Cześć, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj na prośbę jednego z użytkowników pokażę wszystkie swoje karty mecze, tak, ponieważ jedna osoba chce ode mnie kupić niektóre z nich, a już nie chce mi się pisać, więc to jest głównie filmik dla użytkownika, który chce ode mnie kupić te karty. Jeżeli ktoś po prostu nie ma ochoty oglądać tego typu filmików, to mam po prostu wyłączyć film i tyle. I jeszcze taka informacja. Mam FIFA 14, już o tym trochę osób wie, więc jeżeli ktoś ma ochotę ze mną zagrać, chciałby zagrać, to chętnie zagram, więc tak, moja nazwa Origin to Michol7, jeżeli ktoś chce, to po prostu piszcie, chętnie zagram. Ultimate Team, towarzyskie mecze, ogólnie wszystkie. Dobra. Idziemy, ja nie będę już czytał, lalana, te co będę widział, to czytam. Trochę mało baterii, więc się pośpieszę. Banan, Skrutel, Hold, lalana, Austin, Pars, Ferdinand, Dowling, Johnson, Walcott, a tu mamy Roadwell, Lukaku, McCarthy, Legenda, Neville, Williams, Roadwell, Anita, Kone, Patrick, Ljungberg, Legenda, Giggs, Legenda, Trinidad, Legenda, takie tutaj. Karty tego typu. I tak. Dobra. Teraz bazówki. Takie właśnie, one są posegregowane, klubowe. Pamiętam, że stawiałem tego typu filmiki, a dużo sobie nie oglądało. To mówię, teraz te wszystkie karty z tego filmiku tu są na sprzedaż. Ktoś chce pisać, a tutaj jeszcze te. Będę miał jeszcze saszetki Teamowej 2013 też. Piszcie, sprzedam 2,50 za sztukę. Jeżeli ktoś chce, mogę komuś zrobić tego typu kartę przez siebie zrobioną. Chętnie sprzedam. Teraz bardziej będę sprzedawał karty niż się wymieniam, ponieważ mam trochę kasy. Potrzebuję na karty T-Mobile, więc... Potrzebuję kasy. Champions nie będę zbierał, już mówiłem z tego względu, że kasy nie mam za bardzo. W tej chwili, a na dwie serie też za bardzo nie ma takiej możliwości, żebym sobie zarobił na dwie serie aż jednocześnie zbierał, więc mówię, w tym roku T-Mobile będę zbierał, a w następnym ewentualnie zamiast T-Mobile będę zbierał Champions League. Tą zamianę zrobimy aż się do przyszłego roku daleko, więc mówię. Na razie będą tylko teamowe karty. Do mnie ktoś tam pisze, sorry. Też mam legendy Larsona, jeżeli ktoś chce, mogę sprzedać 15 zł za Larsona. Tak. Chyba, że ewentualnie ktoś ma w bardzo niskiej cenie karty T-Mobile bazowe, to kupię. Bo nie lubię powtórek. A tu mamy Fergusona, go na emeryturę już przeszedł, już nie jest trenerem Manchester United, więc mówię, no jeżeli ktoś ma w miarę niskiej cenie, tutaj mam taką kartę, Lorisa, tą kartę, to chętnie, mówię, kupię, nie wiem, 20 groszy za kartę bazową, to jest, to mogę kupić. Bardzo zależy mi na tych kartach, żeby zebrać, najpierw postaram się zebrać wszystkie bazowe, później wezmę się za świeciaki, bardziej może będę kupował gdzieś na sztuki, może gdzieś znajdę jakieś na Allegro saszetki taniej sprzedawane, więc wtedy, żeby się nie przepłacać w sklepach, bo 3,90 to jest wysoka cena, to gdzieś tam może na Allegro znajdę niższe ceny, to ja tutaj mam
Okej, to było to wszystko. Jeżeli ktoś chce, mogę pograć z kimś FIFA, jak już mówiłem, sorry. Jeżeli ktoś chce mi też wysłać taką przesyłkę niespodziankę, to możecie pisać na PW chętnie. Po prostu, no podam adres. I na pewno, tak jak szalony, coś tam wyślę za tą przesyłkę, co dostanę. Nie jestem taki, że za coś, co dostanę, no nie jakąś przesyłkę niespodziankę, że nie wyślę. Bo to też musi być coś za coś, tylko ja wolę właśnie takie nieustalone, bo nie chcę się cały czas debatować na temat tego, co za co się kłócić. I wtedy zobaczę, na jakim poziomie są karty, w jakim stanie, w jakiej serii i na pewno coś tam wyślę. Jeżeli ktoś chce, no to na pewno piszcie, to podam adres. Oczywiście też nie wygórowujcie swoich cen, znaczy kart, bo wiadomo, za na przykład ktoś mi wyśle mastera, jakąś kartę, będzie chciał dwie legendy, to mi się nie opłaca. Więc wiecie, ja coś tam na pewno zawsze wyślę za to, co dostanę z niezapowiedzianej przesyłki. Dobra, to tyle. Mam tutaj jeszcze tej dwie powtóreczki. Tu się tutaj skupały. I jest Gwiazda i Ostrowski. Też na sprzedaż. Sprzedaję bazówki po 40 groszy. Gwiazdy po złotówce. Dobra, to tyle. I cześć. Tylko mówię, ja właśnie sprzedaję tak, żeby zarobić co najmniej 10 zł. Nie doliczając przesyłki. No mi się nie opłaca, jak ktoś mi przesie 3 zł, żeby zaraz wysyłać na pocztę iść. Więc tak, to tyle w tym filmiku, rozgadam się trochę. I to by było na tyle, dzięki za obejrzenie i cześć. W następnym filmiku opiszę kanał Kasjaska. Mam nadzieję, że też się wam tamten następny filmik spodoba. To tyle, cześć.